teorii pamięci, jak się nam w tej chwili wydaje, taką ciekawą teorią jest teoria Fastera, która jest teorią sieciową pamięci. Ta teoria twierdzi, że właściwie w mózgu działają różnego rodzaju sieci neuronalne i te sieci neuronalne są przejściowe czasami, ale dość stabilne konstelacje neuronów, które jedne mogą pobudzać drugie, pobudzać trzecie i w ten sposób ten ślad pamięciowy się utrzymuje. Według Fastera w mózgu występuje pewna pamięć, która jest pamięcią wrodzoną, pamięcią filetyczną. Ta pamięć filetyczna to jest to, z czym my przychodzimy na świat, i są pewne umiejętności, które muszą potem być dalej rozwinięte. To jest na przykład to, że my wiemy, jak mówić, ale mowy nie znamy, ale potrafimy się nauczyć. Małpa tego na przykład nie potrafi. W tej pamięci filetycznej to wchodzą właśnie pewne podstawowe czynności, zarówno zmysłowe, jak i motoryczne. A potem na to nakłada się pamięć indywidualna. Na bazie tej pamięci tworzy się właśnie nieskończona liczba sieci, które mają dość wyraźną hierarchię, dość wyraźną lokalizację, prawda, różne tutaj typy pamięci się gdzieś w mózgu iskrzą i przewalają. Bardzo ważnym tutaj elementem jest kora przedczołowa, która jest jak gdyby tym takim decyzyjnym, głównym organizatorem naszej pamięci. Patricia Goldman-Rakic tragicznie zmarła zeszłego lata, amerykańska uczona, właśnie wiele mówi o tej korze przedczołowej. I to, że mamy, że ilość tych sieci jest jak gdyby nieskończona, powoduje, że nasze pamięci są tak strasznie indywidualne. A więc tworzenie śladu pamięciowego będzie aktywowało sieci neuronalne w mózgu. I to można obserwować doświadczalnie. Na poprzednim wykładzie ja pokazywałem, że mamy takie możliwości obrazowania mózgu. I tu jest taki test, który można było zrobić. Ten test polega na tym, że my pokazujemy obraz przez mniej niż pół sekundy, po czym pokazujemy albo obraz inny, albo obraz taki sam. A badany musi po prostu nacisnąć guzik, jeżeli obraz jest na przykład taki sam, a nie naciskać guzika, a będzie inny guzik, jeżeli obraz jest inny. Cały clue doświadczenia polega na tym, że ten drugi obraz, obojętnie ten czy ten, może się pokazać albo natychmiast po jednej dziesiątej sekundy, albo nawet po jeszcze krótszym czasie, albo po dłuższym czasie. Teraz co się dzieje? Otóż normalnie, pokazujemy pierwszy obraz, mózg zaczyna w jakiś sposób działać, widzimy, że tu są części, prawda, pobudzone, no dlatego, bo widzimy ten obraz, przychodzi percepcja. I teraz, jeżeli drugi obraz pokazujemy natychmiast po pierwszym i musimy wtedy naciskać tak czy nie, no to mózg jest mniej więcej w podobny sposób pobudzony. Nie ma specjalnie długiego czasu, działamy na zasadzie tej pamięci natychmiastowej, o której mówiłem, że to jest pamięć do książki telefonicznej. Ale jeżeli mamy opóźnienie, jeżeli następny obraz pojawi się po 8 sekundach, to co musimy zrobić? My musimy zapamiętać ten pierwszy obraz, ażeby prawidłowo odpowiedzieć. I co się dzieje? Widzimy, że są części mózgu, które zaczynają się tutaj aktywować. Czyli, że tworzenie śladu pamięciowego wymaga aktywowania mózgu. Te interakcje sieci, prawda, one pozwalają na to, że ta praca w mózgu jest skuteczna. Teraz mówiliśmy, że ten mózg działa powoli i że skuteczność mózgu jest spowodowana pewną specjalizacją. Tu chciałem pokazać przykład takiej specjalizacji. Mianowicie, jeżeli my pokazujemy litery, to nam się, które musimy zapamiętać, to nam się tutaj jakaś część mózgu w korze potylicznej rozjaża, potem tu znika i przechodzi do kory motorycznej. Jeżeli pokazujemy twarz, rozjaża nam się inna część mózgu. Czyli twarze są w jakiś inny sposób obrabiane czy notowane, chociaż to potem też przechodzi do tych przednich części mózgu. Czyli twarz i przedmiot jest obrabiany inaczej. I proszę zobaczyć, to jest problem, w jakim widzimy dwa przedmioty. Większość osób powie, że te dwa przedmioty są praktycznie takie same, a w końcu, że różnica między nimi jest minimalna, nie tego. Jeżeli jednak my te przedmioty odwrócimy, widzimy je w tej chwili jako twarz, widzimy, że różnica jest jednak dramatyczna. Dlaczego? No bo my widzimy w tej chwili twarze, prawda? Podczas kiedy tutaj widzieliśmy obiekty. My już teraz wiemy, że są to twarze, prawda? Już się to troszeczkę zmienia. Mózg nie może przerobić wszystkich danych naraz, prawda? Ale twarz jest rzeczą bardzo ważną, bo my twarz jest jedną z rzeczy, po których my rozpoznajemy drugiego człowieka. My rozpoznajemy po twarzy,
po sylwetce i po głosie. To są takie, czy z bliska, z daleka, czy w ogóle bez zmysłu wzroku. Różnica między twarzami obiektywnie jest minimalna. My naprawdę to można zobaczyć, jeżeli na przykład ktoś przyjdzie w towarzystwo osób innej rasy, których nie zna. Na przykład dla mnie, jak zacząłem w Stanach Zjednoczonych, jak przychodziłem do zwierzętarni, gdzie pracowały murzynki, ja po prostu tych pań nie potrafiłem przez 2 miesiące rozróżnić, chociaż były one bardzo, bardzo różne między sobą i potem to zrobiłem, prawda? Normalnie twarz jest zorientowana w pewien sposób. Twarz jest normalnie, jak my widzimy, twarz umieszczona pionowo. I jeżeli my widzimy obiekt tak zorientowany, prawda, to wtedy jak obiekt przypomina twarz, to my ten obiekt rozpoznajemy jako twarz. Nawet jeżeli to będzie śmieszek czy coś takiego, jakaś taka rzecz, ona jest rozpoznawana jako twarz. Natomiast jeżeli obiekt jest inaczej zrobiony, to on pobudza inne rzeczy i takie twarze ułożone rzeczy są nie bardzo rozpoznawalne. Na przykład rodzice bardzo często mówią, moje dzieci są bardzo różne, ale jak śpią, wyglądają tak samo. Jak śpią, wyglądają tak samo, bo twarze są ułożone wtedy nie pionowo, tylko poziomo i wobec tego są rozpatrywane jako obiekty, a twarze naprawdę są bardzo podobne. Tak to jest z twarzami. To samo dotyczy pisma. Tutaj na przykład jest coś napisane. Bardzo trudno jest to szybko przeczytać, prawda? I bardzo wielu innych rzeczy, prawda? Tutaj oczywiście to jest dość proste, prawda? Mało kto szybko to przeczyta, jest napisane, prawda? Ale nawet jak to powtarzę jeszcze raz, to nie jest takie łatwe do czytania. Przecież dlatego, że w mózgu mamy wyspecjalizowane obszary, które nam selekcjonują, czy daną rzecz trzeba robić dokładnie, czy niedokładnie. Jeżeli chodzi o pamięć, to logiczne myślenie nie jest jedyną rzeczą, bo ważną rzeczą tak samo jest emocje. I ludzie normalnie pamiętają dobrze rzeczy, które dzieją się wtedy, kiedy są związane z jakimiś emocjami. Na przykład moje pokolenie dobrze pamięta, w jakich okolicznościach dowiedziało się o śmierci Piątka Kennedy'ego. Młodsze pokolenie i nasze też dokładnie pamięta, w jakich okolicznościach dowiedziało się o wyborze kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową. Jeszcze młodsze pokolenie, to już jest dla nich historia, ale pewno mają jakieś rzeczy, które pamiętają. Za to wszystko odpowiedzialny jest układ limbiczny, ale trzeba powiedzieć, że zasada jest mniej więcej taka, że pamięć jest modulowana, zazwyczaj wzmacniana przez emocje. Kiedy mamy wydarzenie, rozwija się pobudzenie emocjonalne. To pobudzenie emocjonalne będzie aktywowało jądra migdałowate, prawda? Tutaj mamy w mózgu tę strukturę, prawda? A równocześnie będzie nam aktywowało różnego rodzaju systemy hormonalne. Tutaj mamy wzajemną interakcję. W rezultacie tej interakcji będzie dochodziło do tego, że z jądra migdałowatego zaczynają przechodzić pewne engramy do magazynów pamięci. Tu dokładniej to można tutaj zobaczyć tak. Mamy ten bodziec zewnętrzny. Ten bodziec my interpretujemy. Mamy jakiś emocjonalną interpretację tego zjawiska, prawda? Na co odpowiednią jest kognitywna reakcja emocjonalna. Widzimy coś, rozpoznajemy, a równocześnie mamy pewne emocje. Ona powoduje nam automatycznie anatomiczną odpowiedź hormonów stresowych, noradrenaliny. W rezultacie zaczyna się tworzyć engram pamięci krótkotrwałej, czyli tej pamięci natychmiastowej, prawda? Co nam pobudza odpowiednie reakcje stresowe. Ale ten engram przechodzi także w engram pamięci długotrwałej. On wchodzi w magazyn pamięci i z tego magazynu pamięci on tu jest ważny potem, bo on zmienia dalej interpretację zdarzeń. I pewne zdarzenia, które nie mają pewnego znaczenia emocjonalnego, w tej chwili mają i są na przykład zapamiętywane lepiej. Tu właśnie chciałem powiedzieć taką historyjkę. Kiedyś jechałem pociągiem w towarzystwie znajomego profesora i mówiliśmy o problemach dysleksji. I naprzeciw nas siedział ksiądz, który powiedział, bardzo przepraszam, że ja się włączę do rozmowy, ale ja chciałem powiedzieć ciekawą historię. Otóż u nas w klasie nasza polonistka w liceum co poniedziałek miała dyktando, a za każdy błąd na drugi dzień było raz linijką w łapę. Po 3 miesiącach nie mieliśmy ani jednego dyslektyka. I w ten sposób, no to nie było liceum, to chyba jednak musiała być szkoła podstawowa, ale w każdym razie był efekt, kara fizyczna w szkole szalenie wspomaga uczenie. Jest to bodziec emocjonalny, zwiększenie motywacji, co wcale nie znaczy, że jestem wprowadzeniem kary fizycznej w szkole, ale tylko mówię, że doświadczenie ludzkości dość dobrze powiedziało, że czasami odpowiedni klaps, co robią tak samo i zwierzęta, czasami bardzo ułatwia tworzenie śladu pamięciowego, emocjonalnego. Uszkodzenie kory mózgowej, zwłaszcza płatów skroniowych, w
trwały sposób zmienia osobowość i tu już mówiliśmy właśnie o tym Harrym M., który stracił płaty czołowe. Ja to pokazywałem na poprzednim wykładzie, prawda? Bo widać, że w momencie, kiedy tu się uszkodzi płaty czołowe, jest niemożność tworzenia śladów pamięciowych. Teraz z pamięcią mamy różne kłopoty, nie tak dramatyczne. Mamy trudności z zapamiętywaniem, zwłaszcza jeżeli jest za dużo różnych wiadomości. I mamy trudności z przywoływaniem. I to są takie minimalne dysfunkcje, najczęściej związane z wiekiem, ale nie zawsze. To jest pewien typ fizjologicznych pamięci. Mamy tak samo pewnego rodzaju anomalie pamięciowe, na przykład paramnezję. To są bardzo ciekawe rzeczy. Paramnezja, na przykład déjà vu. Jestem przekonany, że już coś kiedyś widziałem, chociaż wiem, że widzę to po raz pierwszy. Takie zjawiska się zdarzają. W literaturze są często podstawą jakichś opisów literackich. Tak samo dość często były uważane jako na przykład dowód na reinkarnację czy coś takiego. Dość ciekawą jest rzeczą, że jak zbadano osoby, które mają często déjà vu, to stwierdzono u nich w mózgu jakieś takie lekkie zmiany epileptoidalne. A więc to musi być jakiś defekt w mózgu, który nam powoduje, że my źle coś rozpoznajemy, że rozpoznajemy coś jako widziane, mamy jak gdyby fałszywą pamięć. Inną rzecz, że na przykład reduplikacja, prawda? To znaczy z kolei znowu widzimy to samo, to jest strasznie podobne, ale to jest rzecz nowa. A więc mamy tego różnego rodzaju, no konfabulacja, czasami to trudno jest czasami nazwać, że to jest paramnezja, prawda? Dlatego, bo bardzo wiele osób coś konfabuluje, ale wiele, zwłaszcza dzieci, coś opowiada kompletnie z myślą, ma własne ślady pamięciowe, które mają nic wspólnego z rzeczywistością. No i są różnego rodzaju patologie pamięci. O patologiach i o łagodnych deficytach i otępieniach to będziemy mówili jako o chorobie, ale ta pierwsza rzecz, fizjologia, to jest rzecz, która właściwie jest no, jak gdyby często spotykana. W jaki sposób możemy pamięci pomagać? Bo dlaczego my się uczymy? Możemy pomagać różnymi metodami niefarmakologicznymi, a więc są to różnego rodzaju techniki uczenia, prawda? To jest mnemotechnika, prawda? To jest jedna rzecz, prawda? To jest taka metoda skojarzeń. Ja tutaj nie będę mówił o mnemotechnice, ale są na ten temat różnego rodzaju podręczniki. Szalenie ułatwia to zapamiętywanie. Jeżeli ktoś chce sobie poświęcić trochę czasu, żeby stworzyć siatkę mnemotechniczną, to potem to bardzo dobrze działa. Ja na przykład dzięki temu stosunkowo łatwo zapamiętuję duże liczby numerów telefonicznych, bo nauczyłem się pewnych trików mnemotechnicznych. Druga sprawa to jest hamowanie wymierania neuronów. My rzeczywiście w czasie życia nam te neurony wymierają, szybciej lub wolniej, czyli takie rzeczy jak zdrowy tryb życia, prawda, to jest rzecz istotna, bo ona pozwala na zachowanie w młodości. To, że będę miał tam o 10 czy 20% neuronów mniej, nie zrobi żadnej różnicy, bo neurony świetnie to sobie kompensują. Ale na starość, kiedy zaczyna brakować, to wtedy akurat te kilka procent może być różnicą między sprawnym działaniem, a między niesprawnym działaniem mózgu. I regularny wysiłek intelektualny. To jest rzecz dość istotna, ale wysiłek intelektualny aktywny. Tak jak na przykład chociażby rozwiązywanie krzyżówek. Nie mówię o pracy twórczej, prawda? Ta praca umysłowa nasila nam w mózgu działanie pewnych enzymów, które nam przeciwstawiają, odkładają się złogom złych substancji, które będą prowadziły do choroby Alzheimera. O tym opowiem jeszcze na następnym wykładzie. Jeżeli mamy kłopoty z zapamiętywaniem, to wtedy mamy, przede wszystkim mówiliśmy, że zapamiętywanie to jest sprawa tego, że nasz poziom czuwania jest niski, że jesteśmy senni. I wobec czego szukamy leków, które by podnosiły poziom czuwania, czy poprawiły nam metabolizm komórek, które pomagają komórkom nerwowym, czyli komórkom glejowym. Myśmy nie mówili, ale w mózgu, poza komórkami nerwowymi, są jeszcze niesłychanie ważne komórki glejowe, które jako obsługują neurony w ilości mniej więcej 8 komórek glejowych na jedną komórkę nerwową. I tutaj możemy stosować różne rzeczy. Możemy stosować różnego rodzaju, ale te leki, które podnoszą ten poziom, one są leki dobre. Takie leki, my powiemy jeszcze o kilku takich. Można stosować stymulanty, ale takie prawdziwe stymulanty, ich się powinno unikać. Nie opłaca się skórka za wyprawkę, nie opłaca się takie podbijanie mózgu biczem, bo to się zwykle kończy bardzo źle. Jeżeli chodzi o kłopoty z przywoływaniem, to tutaj bardzo często szuka się leków wspomagających funkcje cholinergiczne.
Państwo pamiętają, że mówiliśmy, że układ cholinergiczny pełni bardzo ważną rolę właśnie w przywoływaniu engramów i dlatego, jeżeli dajemy leki, które nam pobudzają ten system, to mamy jakieś zyski. No i wreszcie tak zwane leki nootropowe, leki, które niby specjalnie, specyficznie mają działać na funkcje pamięciowe, chociaż nie one bardzo dobrze. Tutaj wracając do tych pierwszych leków, tych leków, które działają, pomagają naszym komórkom w dobry sposób, to taką bardzo często słowaną substancję jest karnityna. Karnityna to jest taki czynnik, który jest słabym czynnikiem cholinergicznym, metabolicznym, prawda, i on, prawda, ma takie, on w pewien sposób ma naśladować działanie acetylocholiny. Karnityna poza tym jest stosowana do budowy mięśni, bardzo często, zwłaszcza na siłowniach, można dostać płyny z karnityną. One są też sprzedawane, akurat taki Brain Plus czy coś takiego. Ona jest wspomagana przy uczeniu. Tutaj ciekawy artykuł na ten temat był przez panią profesor Nałęcz napisany we Wszechświecie jakieś 3 lata temu, właśnie karnityna jako witamina dla mózgu. Wiele osób uważa, że karnityna bardzo dobrze działa, z tym, że ci państwa, którzy kupują karnitynę, bo jest w aptece dostępna bez niczego, trzeba pamiętać, już teraz znacznie rzadziej, była tak samo tak zwana karnityna z chromem, karnityna plus, którą się brało po to, żeby chudnąć. Otóż w tej chwili wiemy, że chrom jest silnie podejrzany o działalność rakotwórczą, więc jeżeli się kupuje w aptece karnitynę, to tylko karnitynę zwykłą, a nie karnitynę plus. Drugim takim związkiem jest tauryna. Tauryna to jest bardzo też prosty związek. Wydaje się, że ona słabo blokuje receptory dopaminowe. Tak samo blokuje transporter GABA, więc niby powinna właściwie troszeczkę jak gdyby uspokajać. Ona jednak w połączeniu głównie z kofeiną, ona aktywizuje metabolizm komórek glejowych i zwiększa wytrzymałość fizyczną, zwiększa sprawność. Robiono doświadczenia, mianowicie takie kombinacje tauryny z kofeiną, to się bardzo często spotyka. Pracowano na nią dość dużo, z kolei pracował pan profesor Albrecht w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, prawda? Ona na pewno sądzi się, że aktywizuje komórki glejowe, czyli takie komórki, myśmy o nich nie mówili, ale każdy neuron, żeby dobrze działać, to musi mieć dość silne wspomaganie innych komórek, nienerwowych, to się nazywają komórki glejowe. Na jeden neuron w mózgu przypada jakieś 8 komórek, 8-9 komórek glejowych. Także jak w całym mózgu mówiliśmy o 100 miliardach, prawda, komórek nerwowych, to znaczy w całym mózgu jest pewno około biliona wszystkich komórek razem. Leki, które aktywują układ glutamatergiczny. One są stosunkowo mało w tej chwili stosowane, ale są, prawda. Myśmy mówili, że ten kwas glutaminowy sam jest takim właśnie neuroprzekaźnikiem i pobudzającym, najważniejszym neuroprzekaźnikiem pobudzającym. Bardzo podobny do niego jest kwas asparaginowy. Ten kwas asparaginowy teraz, bo kwas glutaminowy on dawniej był używany, ludzie go jedli, nawet takie tabletki produkowała Polfa. On jeszcze poza tym wzmaga aktywność kupłów smakowych i często kwas glutaminowy jest dodawany do różnego rodzaju zup, typu zup knorowskich i tak dalej. Natomiast kwas asparaginowy i tu jego preparaty, tak jak Asmak, Polmak, niektóre takie preparaty, które są wzbogacone w witaminy, jak Asmak B, Magnewit, wzbogacone w magnez tak samo, to są preparaty, one są stosowane na przykład dość często przy osobach, które w okresie rekonwalescencji i tak dalej, one też mogą wspomóc działanie takiej naszej normalnej pamięci. Amfetaminy i stymulanty to jest rzecz, od której się trzeba bardzo daleko trzymać. Istnieją takie związki, które absolutnie nie opłaca skórka za wyprawkę. Po prostu w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, nie warto jest brać amfetaminy. Natomiast w późniejszym wieku, jeżeli są kłopoty z tym przywoływaniem, no to wtedy z jednej strony to chodzi o to, że kiedy układ cholinergiczny jest słabszy, no to wtedy lecytyna, która jest prekursorem acetylocholiny, jest stosowana w różnych postaciach. Na przykład jest tak, są takie preparaty jak buerlecytyna, co ludzie mają, i produkty z miłorzęba. Z miłorzęby, tak są produkty lecytynowe i produkty z miłorzębu, to trzeba na nie uważać, dlatego, bo oczywiście w zależności od firmy, niektóre są pełnowartościowe, inne są znacznie mniej wartościowe. A więc wiadomo, że akurat jeżeli się bierze bułę lecytynę, to tam jest porządna ilość lecytyny zawarta. Wiadomo, jeżeli się bierze Tanakan, że to jest standardyzowany
preparat, który zawiera odpowiednią ilość ginkolidów i bilobidów, które troszeczkę hamują acetylocholin transferazę, czyli aktywują układ cholinergiczny i troszeczkę chronią błonę lipidową. No i są takie różnego typu leki, tak zwane nootropowe, które się zapisuje w momencie, kiedy się ma takie kłopoty z pamięcią, prawda, tak jak piracetam, czyli nootropil, to się w Polsce nazywa cynarezyna, czy też alkaloidy z poryszu i barwinka, nicergolina i kaviton, prawda. No, to są leki, które już tutaj powinny być brane i są zapisywane wyłącznie przez psychiatrów. Jak się zaczynają kłopoty z pamięcią, warto iść do psychiatry, chociaż bardzo często niebezpieczne jest takie, że psychiatra mówi, no pan, jak na pański wiek jest doskonale, a mnie wcale nie zależy, jaka jest pamięć na mój wiek, ja się nie chcę porównywać z tymi innymi starcami, tylko ja pamiętam, jak ja byłem dobry w pamięci, jak byłem młody i chcę mniej więcej do tego wrócić. I wreszcie na koniec, jak już mamy skończyć ten wykład, to powiem, że zapominanie też ma swoje korzyści. To nie jest taka rzecz niekorzystna. Po pierwsze, ono musi mieć korzyści, bo inaczej to po prostu byśmy pamiętali, ewolucja by sprzyjała temu, żeby pamiętać, żeby nie było tych procesów zapominania, które są dość często aktywne. Po pierwsze, zacieranie przykrych wspomnień, prawda? Często przykre wspomnienia utrudnia funkcjonowanie. I jeżeli my coś takiego pamiętamy stale, a ten mi coś tam dołożył i to przeżuwamy, to się nazywa ruminacja takiego. Zapominanie to i doskonale, no właśnie czas łagodzi wszystko, czas łagodzi ból. Bardzo często po traumatycznych przeżyciach życiowych właśnie to zapomnienie powoduje, że mamy taki, to co się nazywa efektem Feniksa, że po ciężkiej katastrofie rodzinnej czy powiem takim, my jednak po pół roku czy po roku wracamy do normalnego życia, tak powinniśmy. W pewnym sensie zapomnienie ułatwia orientację w czasie. Im gorzej pamiętam, to czy czym coś dalej było. Dalej, adaptacja do nowych warunków. Jeżeli my coś za dobrze pamiętamy, to na przykład zmienia nam znaki drogowe, a my ciągle pamiętamy stare, wchodzimy w kłopoty. To, że zapominamy, okazuje się w ogóle, badania wskazują, że osoby, które szybko zapominają, tak samo łatwiej tworzą nowe ślady pamięciowe. A mamy potworzenie tych miejsc na nowe ślady pamięciowe. Także pamięć jest szalenie ważna, zapominanie jest też ważne i nie należy się specjalnie przyjmować, jeżeli są drobne defekty pamięci. No to mamy leki, nie działające specjalnie dobrze, ale pomagające nam w życiu.